Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W dzisiejszym materiale chciałbym poruszyć kwestię potęgi legendarnego Soldier Boya, który był numerem 1 superbohaterów od czasów II wojny światowej do 1984 roku. Znany był m.in. z prowadzenia oddziału żołnierzy podczas lądowania aliantów na plaży Omaha, jak i zajęcia wielu niemieckich celów strategicznych. Jego udział w globalnym konflikcie przyczynił się do szybkiego zwycięstwa Stanów Zjednoczonych. Pod koniec lat 50. dołączył do zespołu superbohaterów, którzy bronili ludność cywilną, ale również działali na korzyść korporacji Vought. Mimo że był niestroniącym od używek kobieciarzem i potrafił uczestniczyć w przebranych interesach, to mimo wszystko starał się chronić ludzi za wszelką cenę i okazywać towarzyszom należyty szacunek. W 1984 roku został jednak pojmany przez wysłanników Związku Radzieckiego i obezwładniony za pomocą gazu zwanego halotanem. Po tym incydencie został przewieziony do ZSRR, gdzie przeprowadzano na nim liczne eksperymenty. Jak potężny był to symbol Stanów Zjednoczonych? Posłuchajcie. Na początku swojej działalności, podczas II wojny światowej, Soldier Boy wyróżniał się na tle zwykłych ludzi swoją niezwykłą siłą, zwinnością i szybkością. Podczas walki mógł z łatwością podnieść i rzucić samochodem osobowym niczym zabawką, a także zatrzymać rozpędzony pojazd za pomocą swojej tarczy. Była ona wykonana podobnie jak strój, z praktycznie niezniszczalnego materiału i ważyła kilkaset kilogramów, przez co zwykły człowiek nie mógł jej nawet ruszyć. Soldier Boy używał je głównie do atakowania, ale miała też zastosowanie w celach defensywnych, gdy trzeba było chronić postronnych ludzi. Jego wytrzymałość pozwalała mu przetrzymać serię z karabinu AK-47 w otwarte usta, wybuch ładunku nuklearnego, jak i potraktowanie miotaczem ognia, czy też pojenie kwasem siarkowym. Rosjanie, trzymając go w laboratorium, dwoili się i troili, aby zrobić mu jakąkolwiek krzywdę, jednak bez skutku. W pewnym momencie poddawali go promieniowaniu radioaktywnemu o mocy 20 siwertów. Jednak spowodowało to u Soldier Boya odwrotny skutek, powodując, że sam stał się radioaktywny i pozyskał nową moc. Mógł generować wiązkę napromieniowanej energii, która posiadała niszczycielską moc. Nawet superbohaterowie nie mogli przetrwać tego ataku, gdyż fala uderzeniowa wypalała w ich krwi związek V, powodując, że w najlepszym wypadku tracili tylko swoje moce. Soldier Boy podobnie uodpornił się na gaz halotan, którym obezwładniali go początkowo Rosjanie. Co ciekawe dla zwykłego człowieka, nawet samo przebywanie u jego boku jest niebezpieczne, gdyż generuje on w zależności od swojego nastroju różne poziomy promieniowania gamma. Rosjanie po latach tortur wywołali u niego syndrom pourazowy, który aktywuje się po usłyszeniu języka rosyjskiego. Powodowało to, że był nieobliczalny, gdyż w takim wypadku generował on niszczycielską wiązkę energii, która zabijała wszystkich wokół. Pod względem siły fizycznej ustępował Homelanderowi, jednak mógł z nim walczyć, gdyż pozwalała mu na to jego wytrzymałość. Po ciosach ojczyznosława wstawał jak gdyby nigdy nic i parł do przodu, aby wymienić z nim kolejne uderzenia. Podczas generowania wiązki energii wystraszył śmiertelnie Homelandera, gdyż oberwanie takim ładunkiem z dużą dozą prawdopodobieństwa skończyłoby się śmiercią najsilniejszego słupka. Niestety jego wiązki energii posiadają jedną znaczącą wadę, albowiem Soldier Boy potrzebuje nawet kilkunastu sekund, aby wystrzelić. Jako że przeszedł on szkolenie wojskowe, doskonale posługuje się bronią białą i palną. Walczy również w kilkunastu stylach walki, gdyż miał je opanowane do perfekcji. Dodatkowo po wstrzyknięciu komponentu V, jego proces starzenia uległ zatrzymaniu, dzięki czemu Soldier Boy może żyć wiecznie. W momencie pojedynku z Homelanderem miał przykładowo 103 lata. Jeśli chcielibyście posłuchać historii życia Soldier Boya lub dowiedzieć się, jak naprawdę zginęła rodzina Marvina, zwanego potocznie Cycem, dajcie mi znać w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!